Pierwszą niedzielę wielkiego postu rozważaliśmy tajemnicę góry kuszenia. Przyglądaliśmy się Jezusowi Chrystusowi, który zdecydowanie odrzucił wielką propozycję, tak by się wydawało, którą skierował do niego szatan, aby na skróty dokonać zbawienia. W końcu Jezus mówi: idź, przed szatanie. W drugą niedzielę wielkiego postu rozważaliśmy wielką tajemnicę góry przemienienia. Człowiek doznawszy niezwykłego przebywania z Bogiem, woła do niego: Dobrze mi tu, panie. Chciałbym tu zbudować namioty, chciałbym tu zbudować świątynię. By ci tu oddawać cześć, bo tak mi dobrze w tym miejscu. Ale jak wiemy, Jezus poprowadził uczniów na dół, gdzie bardzo potrzebowali pomocy i apostołów, i Jezusa Chrystusa, ci, którzy nie radzili sobie z uderzeniem złego ducha. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Chodzimy na niewielką górę na terenie Samarii. I na tej górze znajduje się studnia, do której samarytanie przychodzili i czerpali wodę żywą, świeżą wodę. I przy tej studni zatrzymał się Jezus. Chciał razem z uczniami odpocząć. Uczniowie udali się, aby zakupić coś do jedzenia, a Jezus siedział przy studni. Przychodzi kobieta, która pragnie zaczerpnąć wody. I Jezus mówi do niej: "Daj mi się napić". Ona jest temu zdziwiona. Ale słowa które są niezwykle ważne dla nas, wypowiedziane do niewiasty, wskazują na pragnienie nadprzyrodzone. Jezus powiedział: O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto Ci mówi: Daj mi się napić to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Jezus w ten sposób, pokazując pragnienie jako ogromną potrzebę człowieka, chce wyraźnie skierować i myślenie, i serce tej kobiety. Na pragnienia wewnętrzne, na pragnienia duchowe. Kim była ta kobieta? Według Ewangelii miała ona pięciu mężów. Kolejny nie był jej mężem. I Jezus, jak gdyby wskazując na tych mężów, chciał. Niejako tej kobiecie powiedzieć: Popatrz na Twoje pragnienia miłości, popatrz na Twoje pragnienia serca. Jezus pokazuje też niewłaściwe zachowanie tej kobiety. Jest ona zdziwiona i w ten sposób zaczyna coraz bardziej zastanawiać się nad sobą. Mówi do niej Jezus: Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca? Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest. Kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Różne są pragnienia człowieka. Są pragnienia ciała, są pragnienia umysłu i są pragnienia ducha. Jedno od drugiego jest zależne. Jezus, wskazując na pragnienie ciała, chce zwrócić uwagę tej kobiecie, ale również i nam, że jest pragnienie ducha i człowiek poszukuje tego, co przyniesie mu szczęście. Kiedy wsłuchujemy się w treść Ewangelii Świętej, to widzimy, jak pięknie ona nam pomaga zrozumieć tę prawdę, która jest przekazana w Księdze Wyjścia w pierwszym czytaniu, przypadającym na trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Naród wybrany. Który idzie w kierunku ziemi obiecanej, ziemi wolności, który wychodzi z niewoli egipskiej, tak bardzo pragną, aby wreszcie napić się wody żywej. Znajduje się na pustyni, nie mając wody, szemrze przeciwko mojżeszowi. Co Bóg czyni z tym narodem? Na prośbę Mojżesza nakazuje, aby sięgnąć kolejny już raz do laski, jakiej wcześniej używał Mojżesz, by wyjść z Egiptu, by pokonać Amalekitów. Mojżesz ma wziąć tę laskę i uderzyć w skałę. I tak uczynił. Z tej skały wypłynęła woda. W pierwszym liście do Korynkian, w dziesiątym rozdziale, święty Paweł mówi o narodzie wybranym, który idzie ku ziemi wolności, wychodzi z niewoli i towarzyszy mu skała. I święty Paweł mówi: Tą skałą był Chrystus. Jeszcze raz przeanalizujmy to, co mówi Księga Wyjścia. Mojżesz wziął laskę, na którą wskazał Bóg, i uderzył w tę skałę. I ze skały wypłynęła woda. Stoję przy obrazie miłosierdzia Bożego. Który został wyraźnie podyktowany przez Jezusa. Ten obraz każe Jezus wziąć w nasze chrześcijańskie życie i tym obrazem niejako uderzyć w skałę, którą jest Chrystus. A od Chrystusa miłosiernego wypłynie ku nam. Krew i woda, aby nas oczyścić i wzmocnić. W wielkim poście zatrzymujemy się przy innym znaku, wyraźnie podyktowanym, a nawet można powiedzieć, tworzonym przez samego Chrystusa. To jest krzyż, a na Nim umieszczony wizerunek Zbawiciela. I tym krzyżem który człowiek trzyma z szacunkiem, uderzamy niejako w Chrystusa cierpiącego, prosząc dla nas o potrzebne łaski. Bardzo przemawiające jest do nas widzenie siostry Faustyny, kiedy widzi, jak ten obraz miłosierdzia Bożego przesuwa się nad miastem wilnym. Które niestety, ale obłożone jest sieciami zniewolenia. I ten obraz rozrywa te sieci. Obfitość miłosierdzia Bożego spływa na mieszkańców tego miasta. Jakie znaki są dla nas bliskie? Bo są znaki chrześcijańskie. Wydaje się nieraz bardzo wyraźnie podyktowane przez Boga obrazy, figury Matki Bożej, czasem świętych, ale w ostatnim czasie wyjątkowo ten znak miłosierdzia Bożego dla ludzi zniewolonych, pragnących wychodzić z domu niewoli. Pragnących iść ku ziemi wolności. Podyktowany jest przez Boga ten znak, znak miłosiernego Zbawiciela. Miejmy w zasięgu naszego codziennego życia ten znak, znak Krzyża Świętego, i niech te znaki dopomagają nam tej modlitwie, by spotkać się z Jezusem Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata.